po mediach od wczoraj filmik. Kolega myśliwy z Polski go nakręcił i chcemy przedstawić to mediom, może to trafi troszkę do szerszego grona. Ponieważ nie chcemy być postrzegani jako mordercy, tylko jako obrońcy zwierząt i jako przyrodniczy z krwi i kości. Organizowanym przez nich proteście rolnicy, myśliwi, pszczelarze zbieramy się tutaj, żeby pokazać, że jest źle. To jest ostatni moment, w którym można coś zmienić. W całej Europie, w Polsce, w Czechach, ale w całej Europie. 14 krajów protestuje i wszyscy mówią, że jest źle. Trzeba coś zmienić. To jest ostatni moment, bo inaczej nas nie będzie. Sprowadzają żywność, która nierówno naszym standardom. Stosuje się środki ochrony u nas zabronione od lat. Nawozów nie ma żadnych limitów. A u nas trzeba będzie za chwilę zdjęcia robić geotagowane i takie stosy papierów wypełniać. Import zbóż, ale i innych towarów. Miodu, wszystkiego, malin. Z Ukrainy, ale z całego wschodu. My się temu przeciwstawiamy. I dziś my tu są razem, żeby pokazać jedność. Polsko, czesko, ale ogólnoeuropejsko i wygromy. Dzięki. Brawo! Já si myslím, že všichni to neděláme jenom jako biznis nebo něco takového, ale že všichni to děláme strašně ze srdce. Že to děláme proto, že to máme rádi, že je to náš životní styl. Ať už jsme traktoristi, ať už jsme agronomové, ať už jsme majitele, ať už jsme já nevím kdo. Rodiny, děti a to všecko, a že má to cenu. Má to cenu se prostě potkávat do té doby, dokud se to nezvládne a ty podmínky pro nás, pro všechny se tu nezmění. A zemědělství v České republice i v celé Evropě nechytne tu správnou prestiž jako takovou, protože není jenom průmysl, ale ty dědiny a tu krajinu kolem sebe vytváříme my všichni. I myslivci, i včelaři, i zemědělci a všichni ostatní. A myslím si, že je i spoustu i úředníků, kteří nám chcou pomoct, kteří taky na nás nedají dopustit. Akorát ty podmínky, které se na nich valí, jak z toho Bruselu, tak z celého, možná i celého světa, tak nemůžou to taky změnit. Takže děkuju všem. Bravo. Jeszcze druna odpalił, wiesz? Tak, super.